Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na wegańskie placuszki z cukinii i marchewki bez glutenu. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali 600 g cukinii, 300 g marchewki, szczypiorek, 80 g mąki z ciecierzycy, 90 ml wody, 12 g siemienia lnianego, pieprz cytrynowy, sól. Szczypiorek myjemy i kroimy na małe kawałki. Cukinię i marchewkę obieramy. Następnie ścieramy je na tarce na grubość taką jak lubimy. Ja to zrobię na grubych oczkach. Po starciu cukinii i marchewki odsączamy z nich nadmiar soku i przesypujemy do większej miski. Następnie dodajemy szczypiorek, pieprz cytrynowy, sól i całość mieszamy. Po wymieszaniu dodajemy siemię lniane i mieszamy. Następnie dodajemy mąkę z ciecierzycy. I ponownie mieszamy. Z tak przygotowanej masy formujemy nasze placuszki, które smażymy na rozgrzanym oleju rzepakowym. Po usmażeniu placki przekładamy na ręcznik papierowy, aby pozbyć się nadmiaru oleju. Teraz przekroję placek, aby pokazać Wam, jak on wygląda w środku. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenową pastę z awokado. Zapraszam serdecznie.